Czwarta godzina od 8 do 9 wieczorem. Wieczerza eucharystyczna. Duchu Święty, przyjdź. Przeniknij nasze serca, umysły, uszy, to, co wewnętrznie i zewnętrznie nas rozprasza, zabierz. Spraw, by to rozważanie było święte, w jedności z Chrystusem. Prosimy. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej i kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę czwartą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, o mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Moja słodka miłości, nigdy nie zaspokojony w swojej miłości, widzę, że gdy kończysz posiłek wraz ze swoimi drogimi uczniami, wstajesz od stołu i zjednoczony z nimi wznosisz hymn dziękczynienia do Ojca za to, że dał wam pożywienie. Chcesz tym zadośćuczynić za wszystkie te razy, gdy stworzenia nie składają Ojcu dziękczynienia za tak wiele środków, jakie nam zapewnia do utrzymania naszego życia materialnego. Dlatego Ty, o Jezu, we wszystkim, co czynisz, czego dotykasz lub co widzisz, nieustannie powtarzasz słowa: niechaj oddane Ci będą dzięki, o Ojcze. Również i ja, Jezu, zjednoczona z Tobą, wyjmuję Ci słowa z ust i będę mówiła zawsze i we wszystkim.
dziękuję w imieniu własnym i wszystkich, aby kontynuować zadośćuczynienie za brak dziękczynienia. Mycie stóp. Ale, o mój Jezu, wydaje się, że Twoja miłość nie ma chwili wytchnienia. Widzę, że pozwalasz swoim ukochanym uczniom ponownie usiąść. Bierzesz miednicę z wodą, obwiązujesz się białą chustą i upadasz do stóp apostołów z gestem takiej pokory, że przyciągasz uwagę całego nieba i wprawiasz je w zachwyt. Sami apostołowie zastygają niemal w bezruchu, widząc Cię upokorzonego u swoich stóp. Ale powiedz mi, miłości moja, co zamierzasz? Czego się domagasz tym aktem takiej pokory? Pokory nigdy dotąd niespotykanej i jakiej nigdy się już nie zobaczę. Ach, córko moja, chcę wszystkich dusz. Upadając do ich stóp jak biedny żebrak, proszę je i naprzykrzam się im. Płacząc, zastawiam na nie pułapki miłości, aby je zdobyć. Upokarzając się u ich stóp z tą miednicą wody, zmieszanej z moimi łzami, chcę je oczyścić z wszelkich niedoskonałości i przygotować na przyjęcie mnie w sakramencie Eucharystii. Tak bardzo leży mi na sercu ten akt przyjęcia mnie w Eucharystii, że nie chcę powierzyć tego zadania aniołom ani mojej drogiej mamie, ale sam chcę oczyścić nawet ich najgłębsze zakamarki, ażeby przygotować je na przyjęcie owocu Przenajświętszego Sakramentu. A w apostołach zamierzałem przygotować wszystkie dusze. Zamierzam zadośćuczynić za wszelkie święte uczynki i za udzielanie sakramentów, gdy jedno i drugie czynione jest w duchu pychy, zwłaszcza przez kapłanów, oraz za uczynki pozbawione Ducha Bożego i bezinteresowności. Ach, jak wiele dobrych uczynków dociera do mnie, bardziej aby mnie znieważyć niż oddać mi cześć, bardziej aby sprawić mi przykrość niż sprawić mi radość, bardziej aby przynieść mi śmierć niż dać mi życie. Są to zniewagi, które najbardziej mnie zasmucają. Ach tak, córko moja, wyliczaj wszystkie najgłębsze zniewagi, których doznaję i daj mi zadośćuczynienie moimi własnymi zadośćuczynieniami. Przynieś pocieszenie mojemu rozgoryczonemu sercu. O moja cierpiąca dobroci, czynię Twoje życie moim własnym i razem z Tobą zamierzam Ci zadośćuczynić za wszystkie te zniewagi. Chcę wejść do najgłębszych zakamarków Twojego boskiego serca i zadośćuczynić Twoim własnym sercem za najbardziej intymne i skryte zniewagi, których doznajesz od swoich najukochańszych. Pragnę, o mój Jezu, naśladować Cię we wszystkim. Razem z Tobą chcę obejść wszystkie dusze, które mają Cię przyjąć w Eucharystii. Razem z Tobą pragnę wkroczyć do ich serc. Kładę swoje ręce razem z Twoimi, aby oczyścić te dusze. Ach, o Jezu, tymi Twoimi łzami i wodą, którymi obmywałeś stopy apostołów, oczyśćmy dusze mające Cię przyjąć. Oczyśćmy ich serca, rozpalmy je i strzepmy z nich kurz, którym są zabrudzone. Tak więc, gdy będą Cię przyjmować, będziesz mógł znaleźć w nich swoje zadowolenie w miejsce goryczy. Ale, moja czuła dobroci, gdy cały jesteś pochłonięty myciem stóp apostołów,
spoglądam na Ciebie i widzę inny ból przeszywający Twoje przenajświętsze serce. Ci apostołowie reprezentują wszystkie przyszłe dzieci Kościoła i w każdym z nich widzisz szereg każdej z Twoich boleści. W jednym słabość, w innym oszustwa, w tym hipokryzję, w tamtym przesadną miłość do korzyści, w świętym Piotrze brak stałości i wszystkie przewinienia przywódców Kościoła, w świętym Janie zniewagi, których doznajesz od swoich najwierniejszych, w Judaszu wszystkich odstępców z całym szeregiem ogromnego zła, jakie oni czynią. Ach, Twoje serce przytłoczone jest bólem i miłością, także nie mogąc tego wytrzymać, przystajesz u stóp każdego z apostołów i wybuchasz płaczem. Modlisz się i wynagradzasz każde z tych przewinień oraz wypraszasz dla wszystkich odpowiednie lekarstwo. Jezu, ja również się do Ciebie przyłączam. Czynię moimi Twoje modlitwy, Twoje zadośćuczynienia oraz Twoje najwłaściwsze lekarstwa dla każdej z dusz. Chcę zmieszać moje łzy z Twoimi, abyś nigdy nie był sam, ale zawsze miał przy sobie do dzielenia Twoich boleści mnie. Ale gdy się zajmujesz, moja słodka miłości, myciem stóp apostołów, widzę, że jesteś już przy stopach Judasza. Słyszę Twój ciężki oddech. Widzę, że nie tylko płaczesz, lecz także szlochasz. I gdy myjesz te stopy, całujesz je i przytulasz do swojego serca. A nie mogąc wydobyć głosu, ponieważ jest zduszony płaczem, spoglądasz na niego opuchniętymi od łez oczami i mówisz do niego sercem. Synu mój, och, błagam Cię głosem moich łez, nie idź do piekła. Daj mi swoją duszę, o którą Cię proszę, upadając do Twoich stóp. Powiedz mi, czego chcesz, czego żądasz. Oddam Ci wszystko, abyś tylko nie poszedł na zatracenie. Och, oszczędź tej boleści mnie, Twojemu Bogu. I ponownie przytulasz te stopy do swojego serca. Ale gdy widzisz zatwardziałość Judasza, Twoje serce jest jakby przyparte do muru. Twoje serce Cię dusi i jesteś bliski omdlenia. Serce moje i życie moje, pozwól, że Cię podtrzymam w swoich ramionach. Rozumiem, że są to Twoje miłosne sztuczki, które stosujesz wobec każdego zatwardziałego grzesznika. Och, serce moje, gdy Ci współczuję i wynagradzam zniewagi, których doznajesz od dusz zatwardziałych i niechcących się nawrócić, proszę Cię, pójdźmy razem naokoło ziemi. Gdziekolwiek są zatwardziali grzesznicy, dajmy im Twoje łzy, aby ich zmiękczyć. Twoje pocałunki i Twoje uściski miłości, aby ich do Ciebie przywiązać, żeby nie mogli uciec. W ten sposób będziesz pocieszony w bólu po stracie Judasza. Ustanowienie Eucharystii. Jezu mój, radości moja i rozkoszy moja, widzę, że Twoja miłość gna i to gna bardzo szybko. Podnosisz się przepełniony bólem i niemal pędzisz do ołtarza, gdzie leżą chleb i wino przygotowane do konsekracji. Widzę Cię, serce moje, jak przyjmujesz całkowicie nową i nigdy dotąd niespotykaną postawę.
Twoja boska osoba przybiera czuły, kochający i serdeczny wygląd. Twoje oczy błyszczą światłem silniejszym od słońca. Twoja rumiana twarz jest pełna blasku. Twoje usta są uśmiechnięte i płoną miłością, a twoje twórcze dłonie przygotowują się do tworzenia. Widzę cię, miłości moja, że jesteś całkowicie przeobrażony. Twoja boskość wydaje się przelewać z twojego człowieczeństwa. Serce moje i życie moje, Jezu, ten twój wygląd nigdy dotąd niewidziany przyciąga uwagę wszystkich apostołów. Zostali czule zachwyceni i nie mają nawet odwagi się odezwać. Ukochana mama przybiega w duchu do stóp ołtarza, aby podziwiać cuda twojej miłości. Aniołowie zstępują z nieba i pytają się między sobą: cóż to jest? Cóż to jest? Są to prawdziwe szaleństwa i prawdziwie niewyobrażalne rzeczy. Bóg, który stwarza nie niebo czy ziemię, ale samego siebie. I to gdzie? Wewnątrz marnej materii, w kawałku chleba i w odrobinie wina. Gdy wszyscy są zgromadzeni wokół ciebie, o nieugaszona miłości, widzę, jak bierzesz chleb w swoje ręce i ofiarowujesz go Ojcu. Słyszę twój łagodny głos, który mówi: Ojcze Święty, niechaj oddane ci będą dzięki, bo ty zawsze wysłuchujesz swojego Syna. Ojcze Święty, przyłącz się do mnie. Pewnego dnia posłałeś mnie z nieba na ziemię, abym się wcielił w łono mojej mamy i przyszedł zbawić nasze dzieci. A teraz pozwól mi się wcielić w każdą hostię, abym mógł kontynuować ich zbawienie i być życiem każdego z moich dzieci. Czy widzisz, o Ojcze? Pozostało mi zaledwie kilka godzin życia. Któż byłby bez serca, żeby pozostawić moje dzieci sierotami i samotnymi? Wrogowie ciemności, namiętności i słabości, którym ulegają, są liczne. Kto im pomoże? Och, błagam cię, abym mógł pozostać w każdej hostii i był życiem w każdym z nich. I tym samym zmusił wrogów do ucieczki, stał się ich światłem, siłą i pomocą we wszystkim. W przeciwnym razie, gdzie oni pójdą? Kto im pomoże? Nasze dzieła są odwieczne, moja miłość jest nieugięta. Nie mogę ani nie chcę zostawić moich dzieci. Ojciec jest poruszony czułym i serdecznym głosem Syna. Zstępuje z nieba, jest już na ołtarzu wraz z Duchem Świętym, aby współdziałać z Synem. Jezus zaś dźwięcznym i wzruszającym głosem wypowiada słowa konsekracji i nie opuszczając samego siebie, stwarza samego siebie w tym chlebie i winie. Następnie udzielasz komunii swoim apostołom. Sądzę, że nasza niebieska mama nie pozostała bez otrzymania ciebie. Och Jezu, niebiosa nisko się kłaniają i wszyscy składają ci uwielbienie w twoim nowym stanie całkowitego unicestwienia. Ale o słodki Jezu, gdy twoja miłość zostaje zaspokojona i usatysfakcjonowana, gdyż nie pozostało ci już nic do zrobienia, widzę, o moja dobroci, na tym ołtarzu w twoich dłoniach wszystkie konsekrowane hostie, które będą zawsze aż do końca wieków. A w każdej hostii obecna jest w sposób uporządkowany cała twoja bolesna męka, ponieważ stworzenia w zamian za nadmiar twojej miłości przygotowują ci nadmiar niewdzięczności i ogrom zbrodni. Ja zaś, serce mojego serca,
Chcę zawsze być z Tobą w każdym tabernakulum, we wszystkich puszkach i w każdej konsekrowanej hostii, która zaistnieje aż do końca świata, ażeby dawać Ci zadość uczynienie odpowiednio do krzywd, które otrzymujesz. Dlatego, serce moje, zbliżam się do Ciebie i całuję Twoje majestatyczne czoło, ale całując Cię, czuję ukucia cierni. O mój Jezu, w tej świętej hostii stworzenia nie oszczędzają Ci cierni. Widzę, jak przychodzą przed Twoje oblicze i zamiast składać Ci hołdy w postaci dobrych myśli, posyłają Ci złe myśli, a Ty ponownie opuszczasz głowę, jak podczas męki, oraz przyjmujesz i tolerujesz ciernie tych złych myśli. O miłości moja, przybliżam się do Ciebie, aby dzielić Twoje boleści. Składam wszystkie swoje myśli w Twoim umyśle, żeby usunąć ciernie, które zadają Ci tyle bólu. Niech każda z moich myśli przepłynie w każdej z Twoich myśli, aby Ci zadość uczynić za każdą złą myśl i tym samym ukoić Twoje smutne myśli. Jezu, moja dobroci, całuję Twoje piękne oczy. Widzę Twoje kochające spojrzenie, skierowane na tych, którzy stają przed Tobą i pragnące otrzymać w zamian ich spojrzenia miłości. Ale jakże wielu przychodzi przed Twoje oblicze i zamiast spoglądać na Ciebie i Cię poszukiwać, patrzy na rzeczy, które je rozpraszają. Pozbawiają Cię więc radości z wymiany spojrzeń miłości. Ty płaczesz, a ja całując Cię czuję, że moje wargi są wilgotne od Twoich łez. Jezu mój, nie płacz. Chcę włożyć moje oczy w Twoje, żeby wspólnie z Tobą dzielić ten ból i razem z Tobą płakać. I chcąc zadość uczynić za wszystkie roztargnione spojrzenia stworzeń, ofiarowuję Ci moje spojrzenia, nieustannie utkwione jedynie w Tobie. Jezu, miłości moja, całuję Twoje przynajświętsze uszy, i widzę, że uważnie słuchasz, czego stworzenia od Ciebie potrzebują, żeby otrzymać pocieszenie. One natomiast sprawiają, że do Twoich uszu docierają modlitwy źle odmawiane, pełne nieufności, modlitwy klepane z przyzwyczajenia, a Twój słuch jest bardziej umęczony w tej świętej hostii niż w czasie Twojej męki. O mój Jezu! Chcę wziąć wszystkie harmonie nieba i złożyć je w Twoich uszach, aby oddać Ci zadość uczynienie. Pragnę włożyć moje uszy w Twoje, nie tylko po to, by dzielić z Tobą Twoje boleści, ale i po to, by ofiarować Ci swoje nieustanne zadość uczynienie oraz przynieść Ci pocieszenie. Jezu, życie moje, całuję Twoje przynajświętsze oblicze. Widzę, że jest we krwi, silne i opuchnięte. Stworzenia, o Jezu, przychodzą przed tę świętą hostię i swoimi nieprzyzwoitymi postawami i złymi rozmowami, zamiast oddawać Ci cześć, wymierzają Ci policzki i plują na Ciebie. A Ty, jak podczas męki, przyjmujesz to z pełnym spokojem i cierpliwością oraz znosisz wszystko. O Jezu, chcę przybliżyć moją twarz do Twojej nie tylko po to, żeby Cię pocałować i otrzymać wszystkie policzki, które wymierzają Ci stworzenia, ale i po to, żeby zanurzyć moją twarz w Twojej i dzielić z Tobą wszystkie Twoje boleści. Zamierzam pogłaskać Cię swoimi rękami. Wytrzeć oplucia i przytulić Cię mocno do swojego serca.
a ze swojej osoby pragnę zrobić wiele maleńkich cząsteczek i ustawić się przed Tobą jak wiele klęczących figurek, a ze wszystkich swoich ruchów zamierzam uczynić nieustanne akty upadania do Twoich stóp, aby Ci zadośćuczynić za hańbę, jaką otrzymujesz od wszystkich stworzeń. Jezu mój, całuję Twoje przenajświętsze usta i widzę, że wstępując do serc stworzeń zmuszony jesteś spocząć na wielu ostrych, nieczystych i złych językach. Och, jakże jesteś rozgoryczony. Czujesz się jakby zatruty przez te języki, a jest jeszcze gorzej, gdy wstępujesz do ich serc. O Jezu, gdyby to było możliwe, chciałabym znaleźć się na ustach każdego stworzenia, aby złagodzić wszystkie obelgi, które od nich otrzymujesz i zadośćuczynić Ci za nie. Moja utrudzona dobroci, całuję Twoją przenajświętszą szyję. Widzę, że jest zmęczona, wyczerpana i całkowicie pochłonięta Twoim dziełem miłości. Powiedz mi, co Ty czynisz? A Ty, córko moja, w tej hostii pracuję od rana do wieczora, tworząc łańcuchy miłości. I gdy dusze do mnie przychodzą, przywiązuję je do swojego serca. Ale czy wiesz, co one mi czynią? Wiele z nich uwalnia się siłą, rozbijając moje łańcuchy na kawałki. A ponieważ łańcuchy te są przytwierdzone do mojego serca, ja jestem torturowany i wpadam w obłęd. A następnie rozrywają moje łańcuchy i czynią one moje dzieło bezużytecznym, oglądając się za łańcuchami stworzeń. Robią to nawet w mojej obecności, wykorzystując mnie, żeby osiągnąć swój cel. Sprawia mi to straszliwy ból, który wywołuje gwałtowną gorączkę, tak iż tracę przytomność i wpadam w szał. Jak bardzo Ci współczuję, o Jezu. Twoja miłość jest jakby przyparta do muru. Ja zaś chcę Cię pokrzepić w krzywdach, których doznajesz od tych dusz. Dlatego proszę Cię, połącz moje serce z tymi porozrywanymi przez te dusze łańcuchami, abym mogła w ich imieniu odwzajemnić Ci się moją miłością. Jezu mój, mój boski strzelcze, całuję Twoją pierś. Ogień, który w niej zawierasz, jest tak wielki, że aby dać niewielkie ujście swoim płomieniom i chcąc uczynić małą przerwę w swojej pracy, zaczynasz prowadzić grę z przychodzącymi do Ciebie duszami, rzucając w nie strzały miłości, które wychodzą z Twojej piersi. Twoją grą jest tworzenie strzału, grotów i błyskawic. I gdy trafią one dusze, sprawia Ci to radość. Ale wielu, o Jezu, odrzuca je, posyłając Ci w zamian strzały oziębłości, groty obojętności i błyskawice niewdzięczności. Zadaje Ci to taki ból, że aż płaczesz. O Jezu! Oto moja pierś, gotowa przyjąć nie tylko Twoje strzały dla mnie przeznaczone, lecz także te, które odrzucają inne dusze. W ten sposób już więcej nie poniesiesz klęski w swojej grze miłości. Chcę Ci również zadośćuczynić za oziębłość, obojętność i niewdzięczność, które od nich otrzymujesz. O Jezu! Całuję Twoją lewą rękę i chcę Ci zadośćuczynić za wszystkie niedozwolone i nieprzyzwoite dotknięcia uczynione w Twojej obecności. I proszę Cię, abyś trzymał mnie zawsze przyciśniętą do Twojego serca. O Jezu, całuję Twoją prawą rękę
i chcę Ci zadośćuczynić za wszystkie świętokradztwa, zwłaszcza za źle celebrowane msze święte. Ileż to razy, miłości moja, jesteś zmuszony stąpić z nieba do rąk niegodnych kapłanów i mimo, że odczuwasz wstręt, znajdując się w tych rękach, miłość zmusza Cię do pozostania w nich. A co więcej, w niektórych z Twoich kapłanów znajdujesz kapłanów Twojej męki, którzy przez swoje poważne przestępstwa i świętokradztwa ponownie zabijają Boga. Jezu, jestem przerażona na samą myśl o tym. Ale niestety, tak jak podczas męki, gdy byłeś w rękach Żydów, pozostajesz w tych niegodnych rękach jak łagodny baranek, czekając ponownie na swoją śmierć. O Jezu, jak bardzo cierpisz. Chciałbyś, aby jakaś kochająca ręka uwolniła Cię z tych okrutnych rąk. O Jezu, gdy się znajdujesz w takich rękach, proszę Cię, zawołaj mnie do siebie, a ja, aby Ci zadośćuczynić, okryję Cię czystością aniołów i pokropię Cię aromatem Twoich cnót, aby zmniejszyć wstręt, który odczuwasz, gdy się znajdujesz w tych rękach. Dam Ci również swoje serce jako ratunek i schronienie. I gdy będziesz we mnie przebywał, będę się do Ciebie modliła za kapłanów, żeby każdy z nich był Twoim godnym przedstawicielem. O Jezu, całuję Twoją lewą stopę i chcę Ci zadośćuczynić za tych, którzy Cię przyjmują z przyzwyczajenia i bez należytego przygotowania. O Jezu, całuję Twoją prawą stopę i chcę Ci zadośćuczynić za tych, którzy Cię przyjmują po to, żeby Cię znieważyć. O, gdy będą mieli odwagę to uczynić, proszę Cię, abyś powtórzył cud, którego dokonałeś u Longina, uzdrawiając i nawracając go samym dotknięciem krwi, która wypłynęła z Twojego przebitego włócznią serca. W ten sam sposób swoim sakramentalnym dotknięciem przemień z niewagi w miłość, a tych, którzy Cię znieważają, w tych, którzy Cię kochają. O Jezu, całuję Twoje serce, do którego spływają wszystkie zniewagi i zamierzam zadośćuczynić Ci za wszystko, odwzajemnić Ci się miłością w imieniu wszystkich oraz dzielić z Tobą Twój ból. O niebieski strzelcze, jeśli oddając zadośćuczynienie przeoczyłam jakąkolwiek zniewagę, proszę Cię, zamknij mnie w Twoim sercu i w swojej woli, aby nic nie mogło umknąć moim zadośćuczynieniom. Poproszę ukochaną mamę, żeby mnie zawsze trzymała przy sobie, abym mogła zadośćuczynić za wszystko i za wszystkich. Będziemy Cię razem całować i osłaniając Cię, odepchniemy od Ciebie fale gorycze, które otrzymujesz od stworzeń. Och Jezu, pamiętaj, że ja również jestem biednym więźniem. Prawdą jest, że Twoje więzienie, którym jest mała przestrzeń hostii, jest jeszcze ciaśniejsze. Zamknij mnie więc w swoim sercu i łańcuchami swojej miłości nie tylko uwięź mnie, ale i zwiąż. Jedna po drugiej moje myśli, jedno po drugim moje uczucia i moje pragnienia. Przywiąż moje ręce i moje stopy do Twojego serca, abym nie miała innych rąk i innych stóp, jak tylko Twoje. I tak, miłości moja, moim więzieniem będzie Twoje serce, a moje łańcuchy będą utworzone z miłości. Twoje płomienie będą moim pokarmem, Twój oddech będzie moim, a kratą, która uniemożliwi mi wyjście na zewnątrz, będzie Twoja Przenajświętsza wola. W ten sposób nie będę widziała nic prócz płomieni, nie będę dotykała niczego prócz ognia, który dając mi życie, przyniesie mi śmierć taką, jaką Ty przeżywasz w świętej hostii. Tym sposobem oddam Ci swoje życie
i podczas gdy ja pozostanę uwięziona w Tobie, Ty zostaniesz uwolniony we mnie. Czyż to nie jest Twoją intencją, gdy się zamykasz w więzieniu hostii, być uwolnionym przez przyjmujące Cię dusze, aby utworzyć w nich Twoje własne życie? A teraz, na znak miłości, proszę, pobłogosław i pocałuj mnie. Ja zaś obejmuję Cię i pozostaję w Tobie. O moje słodkie serce, spostrzegam, że po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, widząc ogromną niewdzięczność i zniewagi ze strony stworzeń wobec ogromu Twojej miłości, choć zraniony i rozgoryczony, jednak się nie cofasz. Co więcej, chcesz zatopić wszystko w bezmiarze swojej miłości. Widzę Cię, o Jezu, jak udzielasz samego siebie apostołom, a następnie dodajesz, że oni również mają czynić to, co Ty uczyniłeś, i udzielasz im mocy konsekracji. Wyświęcasz ich więc na kapłanów i ustanawiasz pozostałe sakramenty. Dopilnowujesz wszystkiego i dajesz zadośćuczynienie za wszystko, za źle głoszone kazania, za sakramenty udzielane i przyjmowane bez należytego przygotowania, a więc bez należytych efektów, za pomyłkowe powołania kapłanów, zarówno z ich strony, jak i ze strony tych, którzy ich wyświęcają, nie stosując wszystkich środków, aby rozpoznać prawdziwe powołanie. Ach, nic nie uchodzi Twojej uwadze, o Jezu. Tak więc zamierzam podążać za Tobą i dać Ci zadośćuczynienie za wszystkie te zniewagi. Potem, po dopełnieniu wszystkiego, zbierasz swoich apostołów i wyruszasz do ogrodu Getsemani, aby rozpocząć swoją bolesną mękę. Będę za Tobą podążać we wszystkim, aby Ci dotrzymać wiernego towarzystwa. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w udręce i boleści modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci: dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję powtarzam Ci 1000 tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim: dziękuję Ci i błogosławię Cię. O mój Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami
oznacz każdą cząstkę mojej istoty. Twoim błogosławię Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.